Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Chciałbym wam dzisiaj zaprezentować niesamowite pudełko, czyli Lamertic. Naprawdę lekkie urządzenie, bo jest całe wykonane z plastiku. Mamy tutaj ekranik, który wyświetla nam wszystko w pikselach, co jest, ja uważam, bardzo fajne. Oczywiście jak każde nowe urządzenie, nowy gadżet, potrzebujemy połączenie do internetu. Instalacja jest bardzo łatwa i szybka i oczywiście musimy mieć smartfona. Na górze znajdziecie dwa przyciski do przełączania funkcji i włącznik na środku. W aplikacji mamy już gotowe programy, które są standardowo dołączone. Jest ich naprawdę mnóstwo i są darmowe. Poza aplikacjami to świetny budzik. Wyświetla oczywiście stopę, oczywiście standardowa opcja jak w każdym zegarku. Jak widać po lewej stronie wyświetla nam się animacja pikseli. Mamy wolne miejsce, gdzie możemy zamieścić swoją animację. To jest bardzo proste, możemy poklatkowo stworzyć na przykład napis. I on wyświetla nam się obok. Jedna z fajniejszych aplikacji przydatnych w życiu codziennym to zdecydowanie pogoda. Wyświetla się pogoda dzisiejsza i po kliknięciu pogoda, jaka będzie jutro. Również działa jako radio internetowe. Nie jest on bardzo głośny, jest ok. Może też działać jako głośnik bezprzewodowy, niestety nie jest on tak idealny. Bardzo buczy, jak się robi głośniej. Myślę, że to jest słaba opcja, żeby wykorzystać go jako głośnik. Ale dla osób, którzy robią coś w domu i słuchają muzyki z telefonu, jest ok. Nadal poza tym to świetny gadżet, niestety nie możemy wykorzystać go w 100%, bo każdy ma jakieś zastosowanie, które jeszcze nie jest dostępne. Na przykład wyświetlanie wiadomości, jeżeli dostajemy SMS-a, żeby nam się od razu wyświetlał na ekranie. Ale niestety to nie jest jeszcze możliwe. Dzięki wielkie za oglądanie, moi drodzy, dajcie łapeczkę w górę, jeżeli film wam się spodobał, oczywiście komentujcie, co sądzicie o urządzeniu. Ja uważam, że to jest troszkę za drogie, bo jest to aż 200 euro za plastikowe urządzenie z ekranem, który wyświetla nam piksele. Uważam to za drogi gadżet. Mi się podoba, ale cena za duża. Dajcie znać, co sądzicie w komentarzach, oczywiście łapeczka w górę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco i czy chcecie, żebym testował więcej takich rzeczy. Moi drodzy, pamiętajcie na mojego Facebooka, Instagrama. Pozdro, DJ.